Cześć, jestem Karincia i witam Was w szóstym odcinku z wyzwania 100 dzieci w grze The Sims 4 A witam tak Was tak naprawdę w tym samym momencie, co zakończyliśmy oczywiście poprzedni odcinek Bo oczywiście nagrywam ten odcinek bezpośrednio po poprzednim odcinku Gdyż w momencie tak naprawdę, w którym w tym, ten odcinek jest publikowany tak naprawdę jestem w samolocie do Polski, więc jeszcze w Polsce mnie nie ma. Jestem tak naprawdę w drodze do domu, oczywiście z wakacji. Więc oczywiście, tak jak mówię, ten odcinek, ten odcinek tak jak i poprzedni, tak jak i jeszcze jeden wcześniejszy, są nagrywane wcześniej przed moim wyjazdem. Dlatego oczywiście cały czas nie mam Waszych komentarzy. Właśnie jeszcze nie czytałam, ale dzisiaj wieczorem albo jutro już te Wasze komentarze Przeczytam i na wszystkie komentarze odpowiem, więc w następnym odcinku się do tych najważniejszych komentarzy na pewno ustosunkuję. Więc naj, najważniejsza informacja, Ty wszystko zjadłaś. Widzę, to teraz możesz iść spać. Widzę, że mogłabyś poszukać pisanek. A wiesz co? Spróbuj znaleźć pisankę w łóżku i możesz iść w sumie spać. Jak tam? Tak, dzieciaki w sumie też wszystkie, wszystkie śpią. O, i proszę, chyba znalazłaś nawet jakąś pisankę. Powiedz mi. Tak, masz nawet, uuu, trzy pisanki, ale to wszystkie sobie myślę, że sprzedamy. O, właśnie, czekam, masz tylko jej się tutaj nastrój, ładnie zrobi. No i co? I mamy mamy naszego małego Tomaszka, o, który nawet obudził naszą tutaj Lenę, proszę bardzo, nasz najnowszy nabytek w rodzinie, więc mamy dwóch chłopów. <noise> dwóch synków masz i za Kurczę, co ja gadam, i za Lena, oczywiście. <noise> oczywiście. Szkoda, że. Obie ciąże to były ciąże pojedyncze, no ale widać bez wzmacniaczy to raczej, no, lenie ciężko zachodzić w ciąże mnogie. Może to z jednej strony lepiej, też fajnie byłoby, chociaż teraz na początku, chociaż taką jedną ciążę mnogą mieć, no ale no niestety. Znowu się obudził, kurczę! oj młody, młody. Tak, często się budzisz, coś. W sumie tego młodego można by obudzić. Bo nie będzie korzystał z pieluszki. Nie, 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 nie. Nie ma pieluszki. W sumie. W sumie można by wstać. Nie wiem, śniadanko, jakie zjeść. W sumie mamusia może spróbuje szybki prysznic ogarnąć, jak młody będzie tutaj na nocniku, bo on chwilę na nim posiedzi, więc może zdążysz nawet. <laughs> Później sobie razem śniadanko zjecie. Otwórzmy i może sobie zjemy po prostu te jajka na toście, które mamy. Ale może już nie będę młodego tutaj. A Północ w raju, czy to dostałaś czasami od króliczka kwiatowego, bo on to by jakąś tam różyczkę dawał, ale no chyba dostaliśmy całą wiązankę kwiatów. Północ w raju to jest tych takich, tych nowych kwiatów z dodatku, właśnie cztery pory roku. O proszę, mogę zmienić tutaj wazon? Mogę, Dodajemy wazonik, może letni wazonik. Aha, musiałabyś do tego podejść, a nie, nie musisz, okej. Okay. O, super. Ale te, 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 to sobie sprzedamy jajeczka. W sumie tutaj nie gonię za, tutaj za kolekcją, więc w sumie możemy sobie jajeczka posprzedawać. A roślinki? Oczywiście roślinek nie mogę sprzedać, ale jest pewien myk. Jak wejdę do trybu budowania, to wtedy mogę sprzedać i sobie sprzedamy. Tylko właśnie warto wiedzieć, gdzie one są. Bo tak króliczek, wiecie, rzucą na lewo i prawo i później. Dobra, tu jest jedno krzesełko z jadalni. No dobra, tu mamy no. Na razie niech tutaj nam, nam leżą, a co? Małe sobie oczywiście weźmiesz w jak skończysz. Mamusia już w sumie się wykąpała, więc też możesz wziąć porcję. Weźmiesz sobie tego. Widzę, że się w dobry stój, strój ubrałaś, bo dzisiaj oczywiście wychodzimy na podboje. Też <laughs> miałam nadzieję, że usiądziesz tutaj, bo młody tutaj na pewno usiądzie. Więc chodź, tutaj sobie razem z młodym usiądziesz. Do jedzenia. Chodź, chodź. Młody też tutaj idzie, to sobie zjecie razem, chociaż tak jak mówię. Młody. A, a propos, a nie, wannę mamy, dobra, bo już się bałam, że wannę nie mamy, ale nie mamy. Jakby trzeba było młodego wykąpać. <grych> dobra, młody, co ty tutaj potrzebujesz? A, poruszanie się dopiero wbiłeś na dwójkę. Okej, okay. i wszystko poruszanie się, wyobraźnia i myślenie trzeba wbić na trójeczkę, oprócz komunikacji. No dobrze, to mamy plan na ten odcinek. Oczywiście plan na ten odcinek jest jeszcze dzisiaj zaprosić. Do nas listonosza, oczywiście, aby tutaj ciążę numer 3 oraz dziecko numer 3 tutaj uskutecznić, jak najbardziej. I dlaczego idziesz do łazienki z tym talerzem? Powinnaś chodzić, nie do łazienki. No, ale cóż, tak już tu bywam. Dobra, choć podejdziesz tutaj i po pierwsze tak zmienisz młodemu strój, a więc zmień strój, a ten może, o, ten, tego jeszcze nie widzieliście stroju strój numer 2 na co dzień i co może baw się zrobimy o proszę bardzo strój numer 2, taki troszeczkę bardziej na super bohatera i bardziej też na letnie dni, o nie młody ma, Tomek ma pewnie pełną pieluszkę no dobrze Tomek, za chwilę się to zajmie mamusia o i oczywiście się zbagowała Zmieni tobie brudną pieluszkę, później może jeszcze cię popodrzuca. Jak już tutaj młodego podrzuca, to może i ciebie popodrzuca. Młody w sumie potrzebowałby też kąpieli w sumie. No, super zabawa, co nie? Dobra, chodź, pouczysz się kształtów. Muszę później ci też poczyta bajeczkę, nie martw się. Ale kształtów się poucz, bo mam się mogłaby w sumie chwilę również namalować różne tutaj rzeczy. A, można by zdjąć w sumie dekoracje, proszę bardzo. Nie są nam już potrzebne. Już po święcie Więc dekoracje nam nie są potrzebne. O właśnie jesteś już tutaj w odpowiednim nastroju, proszę bardzo, malujemy obrazki. Młodemu idzie coś to myślenie. No, powoli, powoli, powoli. Zbierzamy gdzieś powoli, powoli, powoli. <grym> A, później możesz się w sumie popawić jakąś zabawką. Może być ten samochodzi, który dostałeś od taty Bo wyobraźnie też musisz sobie podwyższyć. I nie trzeba będzie tobie jeszcze zrobić kąpiel. Ale to niech mu się najpierw troszeczkę zarobi z bo rachunki pewnie dzisiaj przyjdą albo jutro i nas pewnie uderzą. Zobaczymy, jakie będą duże. Bo to jest w sumie dom za prawie 20 tysięcy. Więc no, rachunki trochę mogą być, chociaż niekoniecznie. Niekoniecznie muszą być jakieś super duże. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. W sumie później młody znowu kształty, bo oczywiście im większa umiejętność myślenia szybciej, tym lepiej, bo wtedy masz mniej koszmarów w nocy, więc to też bardzo fajnie. Widzę, że wyobraźnia bardzo szybko Ci idzie. I nie ma z nim problemu, widzę, bo chyba teraz wyobraźnia rozwijasz. Tak. Zabawa z zabawką, widzę, bardzo szybko wyobraźnia rozwija. To bardzo fajnie. idziemy się Będę częściej to uskuteczniać innymi dziećmi. I mamy drugie arcydzieło. O proszę. O proszę, proszę. No proszę. No to co? Opraw płótno. To jest jakiś maziaj. Nie wiem, co to nazwiemy. To maziaj po prostu. Kreatywne nazwy. Nawet nie wiem, czy dobrze napisałam. Maziaj. Tak, nawet dobrze, bo czasami wiecie, mogłam sobie literki przedstawić. I niech będzie tutaj drugi obraz. No to co? To toaleta. Sikaj po mistrzowsku, i myślę, że za chwilę można by tutaj zaprosić właśnie listonosza. Myślę, że tak. Jak tam młody się, jeszcze chwilę bawisz zabaweczką. Chciałabym, żebyś uzyskał ten trzeci poziom wyobraźni, byłoby fajnie. I jest. Wiesz, co, to może mamusia cię najpierw wykąpie. Może odłóż zabaweczkę. Travis Scott gratuluje nowego członka rodziny, A tam było powiadomienie ostatnio, że możemy się spodziewać. Prezentu? Nie. A więc Ignaś nam nie da prezentu dla dziecka? O nie, tak nie może być. Oczywiście musisz wykąpać młodego teraz. Kochana. I za chwilę będziemy zapraszać listonosza. Ja już sam w sumie powinien przyjść z rachunkami, chociaż wydaje mi się, że już a nie, mówiłam, że dzisiaj nie przyjdzie. dzisiaj. Przy... Ale tylko 400 simolonów nam zaniósł. Mogę cię tutaj zawołać czy coś? Nie. A no to za chwilę Jakiś smutny jest kurczę listonosz. Mu się chyba nie powodzi. <noise> Niestety. No dobrze. K kompu kompu. Jeszcze możecie chwilę się też pobawić, a więc opcja baw się. Gdzie jest opcja baw się? Dobra, może najpierw go wyjmij z Wanny, to później znajdziemy. Proszę bardzo. O! I baw się. Jest, baw się. Interakcja. A i później młodego trzeba będzie nakarmić. To później go jeszcze poprzytulaj. Dobra, baw się. Mam nadzieję, że teraz może dobrze zadziała. I. No, i oczywiście nie. I oczywiście jak zwykle nie! No, bo dlaczego miałoby dobrze działać? Aj, dobra. Młody, jak skończysz, to skorzystasz sobie z nocnika. Wiem, że on jeszcze nie potrzebuje, ale im częściej będzie chodził, tym po prostu lepiej, no bo szybciej się nauczy. No Oj, na koniec go podniosłaś. No po prostu wspaniale. <grych> no dobrze, ale młody tak. Nocniczek, a później jeszcze kształty. Cały czas pozostały ci trzy umiejętności. Kształty, myślenie i poruszanie się. Z czego nocniczek oczywiście na, na szarym końcu. Co to jest? O, mocny gniew. Przez zabawę. Oj, oj, oj. oj. Dobra, kochana. E, płacisz rachunki, bo 400 simolonów to jeszcze nie tragedia. Czy ty w ogóle wybierałaś parasol? Tak, ty wybierałaś parasol. Ty swój parasol masz. Proszę bardzo. Bardzo ładny. Możesz wejść do środka, w sumie. Wyczyścić nocniczek równie dobrze możesz. I za chwilę zaprosimy, właśnie pana listonosza. Zaproś do spędzania czasu na tej parceli i prosimy dziecko numer 3. Dobra, młody się tam fajnie bawi. Listonosz zaraz przyjdzie, no niego będę mówiła listonosz. Ja po prostu tego imienia i nazwiska nie wymówię. On na zawsze pozostanie listonoszem. Zaprasz listonosza do środka. Sam widzę już wszedł nawet. Że <grym> bardzo listonosz włazimy do środka. Nie na zewnątrz, bo znowu kurczę, ktoś będzie zazdrosny, tak jak w poprzednim odcinku, panie listonoszu i proszę tym razem nie uciekać przed barabara. <grym> to się tak denerwujesz, ona już urodziła dawno. <grym> że jest znowu chudziutka, no A on jakiś znudzony tutaj, o mam nadzieję, że ci poprawiła humor tym pocałunkiem, nie? to rób zabawne miny poprawmy mu najpierw e, nastrój widzę, że Travis Scott gdzieś chodzi I, dziecko ma brudną pieluszkę no to chwila e, chwila przerwa od rozmowy z listonoszem, bo dziecko tam wiecie, nie może nam płakać w trakcie w trakcie starania się o braciszka czy siostrzyczka, więc musi być w dobrym humorze Tomeczek. No i co? I może? No, panie listonoszu. Ojej, się głosem się załamał. Panie listonoszu, proszę tutaj się ładnie postarać w swoim szlafroczku o, o kolejne dziecko. Myślę, że może tego króliczka kwiatowego, nie wiem, czy z króliczkiem kwiatowym można mieć dzieci, ale bym tak się skłaniała, bo ona już chyba w sumie z nim jest przyjaciółką, tak było napisane w sumie. Z króliczkiem tak się ba A nie, nie, w sumie musimy zobaczyć, czy można z nim mieć romantyczne interakcje. Jestem nawet ciekawa. Naprawdę jestem ciekawa. Y oczywiście od razu sprawdzamy. O i proszę trzeci poziom myślenia u Kacperka bardzo ładnie. To co? To teraz chodzenie wy wy wypadałoby rozwinąć, więc możesz układać klucuszki. No, za chwilę też pójdziemy coś zjeść, młody, nie martw się. I yeah! jemy za dwoje. Bardzo dobrze to co? To oczywiście spuścisz wodę i możesz w sumie wziąć prysznic. No. I, I znowu masz od razu duży brzuszek. Festiwal humoru i harców. Naprawdę, dzień w dzień, ostatnio w tej serii mamy e, Ignacy, nie, nie. Ja. Mamy festiwale. W soboty był festiwal miłości, w niedzielę był festiwal klitark, teraz w poniedziałek mamy festiwal humoru i harców. Tak nam się wygenerowało festiwale, że mamy 3 dni pod rząd festiwale w tej... Tej serii w sumie, w tej rodzince. A później przez cały tydzień prawie w ogóle festiwali nie będzie. Bo mamy kurczę teraz trzy podrządki. Jeszcze jak jutro będzie zlot zapaleńców, to już w ogóle. Ale nie, chyba tydzień temu był we wtorek, więc teraz już nie powinno być we wtorek zlotu zapaleńców. Młody widzę, że jest rozgniewany, ale w sumie mógłby dobyć, dobić do trójeczki i tylko pozostanie nocniczek. A więc tylko nocniczek nas będzie w tle trzymał, żebyśmy tutaj mogli go postarzyć. No, bardzo ładnie. Bardzo ładnie młodemu idzie, no ale mówię, chciałabym, żeby teraz już jeszcze to. Też w sumie chodzenie też to dobije, jak pójdzie po jedzonko, więc chodź, weź porcję. Tak po prostu sobie pójdziesz i sobie weźmiesz porcję. Bo też chodzenie sobie chwilkę rozwiniesz, więc proszę bardzo, idziemy, idziemy, idziemy. I w międzyczasie chodzenie na trzeci poziom też powinno Tobie wskoczyć. Czy pan Lisonasz też sobie weźmie porcję? Chyba nie. Ale możesz tutaj. Oglądać kanał dziecięcy, proszę bardzo, razem z młodym, przy okazji, proszę bardzo. Halo, Lena, właśnie, ruszamy się, ruszamy się. Ma mama włączyła bajeczki, włączyła. No to sobie pooglądaj razem z mamą, mamusią. Ja wiem, że on ma już umiejętność, ale może sobie ładnie z się telewizję pooglądać, sobie przy okazji może troszeczkę porozmawiają. Czy mogłabyś usiąść, nie zasłaniać? Halo. No, nie musisz stać. Możesz siedzieć, kochana. Możesz siedzieć. Halo, Lena, możesz siedzieć. No, siadamy, siadamy. E, oj, Lena, no co ty jak na szpilkach jesteś? Siadaj, mówię. A, ten. Nie interesuj się. Nie Matko. Lena, co ty robisz? Oj, siu, siadaj. Jedz i siadaj. Proszę cię, jedz i siadaj, dobra. Nie kręci się tutaj. <laughs> młody też ogląda sobie bajeczkę przy okazji. No, o, wszyscy razem z listonoszem siedzą. <laughs> o, dobra, młody, skończone, tak? To mam mu się za chwilę też skończyć i cię położę spać oczywiście, żebyś nie miał koszmarów w nocy. Ty co? Usiadłeś i odstawiłeś, tak? Nie wiem, gdzie położyłeś talerz w ogóle? Czy nie masz czasami go w wyposażeniu? Usiadłeś? Nie, nie masz. Usiadłeś i śpi... O, i się położyłeś na dywanie. O, Kacperek. Wstawaj, wstawaj. A mu się nie rozmawiaj z nim. Kacperek oczywiście e, tutaj już jest z humorza, więc wszy o, wszystko na czerwono powoli ma. No, listonosz sobie idzie. papa. Pa. E, czy młodego możesz skarcić za to? Chyba nie. Ale nie, możesz. Spokojnie poproś o unikanie. E, takich wybuchów złości, Kacperek. Mamusia, Cię zaraz położę spać. Nie martw się. Tutaj proszę grzecznie nie wybuchać złością, dobrze? No. Tak, Kacperku, miałaś go. Ej, kochana! A, tu jest talerzyk Kacperka. Miałaś powiedzieć, żeby nie wybuchał złością. No. Powiedz, żeby nie wybuchał złością. Halo. Chyba nie, chyba nie powiedziałam mu, żeby nie wybuchał złością. Niestety. Dobra, jest tu gdzieś podnieść. Halo. Nie, podnieść chyba jest w tych. W, 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 w tych. E, gdzie jest podnieść? Halo! Ja go chcę. Podnieść! Halo! Podnieść, o właśnie. Interakcja: podnieść, po prostu podnieść. I czytaj do snu. Proszę bardzo, bo bo jesteście zmęczeni. Tej mały już tutaj jest, no, rozgoryczony. Wpada w wściekłość i złość. No, mam musiać już czyta Spokojnie, młody, spokojnie. No i oczywiście ten jeszcze coś musi. Dobra. oczywiście brudna pieluszka, no bo jak zwykle. Będziemy <laughs> musiała sama skorzystać z toalety. On też będzie musiała przed snem. No. No, młody ładnie śpi. Śpimy ładnie, śpimy ładnie. No, a ty już masz czystą pieluszkę, już spokojnie, Tomaszek. I mama też może iść spać w końcu. No. Idziemy ładnie, cała rodzina śpi, nikt nam nie przeszkadza. Czy ty... W... Tak, Z... yy. chciałam powiedzieć, że sprzedałaś swój obraz, jaki miałaś. Oczywiście Tomasz nie może przespać całej nocy. <laughs> Za miło by było, jakby przespał całą noc, co nie? By dał mamie spać w końcu. Przespać całą noc, ale tak taka już rola matki, niestety. Wiecznie nie nieprzespane noce. Ona tutaj będzie teraz miała harmider, gwar i nie nieprzespane noce. Wiecznie nie nieprzespane noce, bo wiecznie będzie teraz ostatnio w ciąży, więc niestety. Ale plus jest taki, że listonosz nie przeszkadza i że ona się praktycznie nie starzeje. Ile się raptem? Dwa dni postarzała? Przez cały tydzień, więc no... Niewiele, 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 niewiele przez te ciąże. I plus właśnie zwolnionego starzenia się. Będziemy raczej po... Patrzeć po tym, jak travis ma urodziny, czy coś, yy, czy dzieci mają urodziny, później jak będą już dorosłe i będą wyprowadzone, kiedy właśnie one będą miały urodziny, gdzie nam to wskazywało, kiedy ona powinna była mieć listonosz, my już z tobą na randki chodzić nie będziemy, no weź się o panu. No i młody oczywiście, brudna Pieluszka, jak w zegarku. Czy ty skorzystałeś z nocnika w nocy? czy z nocnika, z Pieluszki w nocy? halo. A ty co? A ty. Ty po, dobra, posprzątaj te talerze czy ścioszko, kurczę. Ale śpi jeszcze, żebyś się wyspał, bo w sumie jest piąta nad ranem. Co masz wstawać tak wcześnie, kurczę, no? Śpijcie się wszyscy. <noise> w szczególności młody niech się tutaj nam wyśpi. No, bo tej... Tutaj... No nie, no. Już, już, już jest głodny. No... Jak często ty jesteś głodny, młody? Halo, czy to jest normalne, że on jest tak często głodny? Dobra, skorzystaj, kochana. Dobra, młody niech jeszcze pośpi. Żeby się wyspał chociaż tutaj do końca, no. Później jest szybko, wiecie. Yy, małe dziecko szybko zmęczone, jak się tak do końca nie wyśpi. Więc niech się spokojnie wyśpi. Ty sobie weź jakieś resztki. Proszę bardzo, resztki bierzemy. No, młody śpi. Czy młody Kacper... O, ja oczywiście zepsułaś. Zamienimy. A nie mam siły do naprawiania. Nie mam siły, nie. Dobra, w sumie możesz wstawać. Chodź, korzystamy z nocniczka na dzień dobry. Chodź, później sobie pójdziesz po śniadanką. O i tutaj mamy coś już zjedzonego i zostało nam jeszcze tylko cztery porcje tego, te duże porcje. No. Młody się tam uczy ładnie. No, mówię, nocnik, no praktycznie poruszanie się mamy już załatwione. Mamusia. Mamusia w sumie mogłaby spróbować zaprosić króliczka. Ja bym spróbowała. Zap... Nie mogę. O, to jest problem. Nie mogę zaprosić króliczka do nas na parcele. A jak tak bym. Nie tak, nie tak kliknęła, po pierwsze. A po, pierwsze, a po drugie, dzisiaj ma Tomek urodziny. O, proszę. Młody normalnie ma w niedzielę, w sobotę, przepraszam, ale oczywiście szybciej pewnie będziemy mieli. Uuu, dzień psikusia, psikusa się pojawił. Jako święto niespodziankowe. Miałam tutaj kliknąć i zaprosić do spędzenia czasu na tej parceli. Nie, tu też nie ma króliczka, niestety. Mm, a jakbym weszła zwierzaki? Nie, nie ma go. Ue, tam. A chciałam króliczkę zaprosić do nas. Jedynie jakby do nas króliczek SMS-ował, jedynie w tę stronę. A to w sumie z tymi simami, kurczę, trzeba korzystać, póki sam u nas. Jak teraz patrzę, no cóż. Ale trzeba by w sumie poznać... O, w sumie Markusa możemy zaprosić. O, a, on jest lekarzem, który... E, Markus tu musi gdzieś być, bo nie mogę go zaprosić do spędzenia czasu na tej parceli. W sumie trzeba by znaleźć, wiecie, tatusia numer 4. W sumie mógłby być to Markus. Mm, mm, mm. w sumie nie pogardziłabym, jak w końcu myśmy mieli dziewczynkę, nie ma tu Markusa naprawdę, no musi być no jak nie mogę Ego. zaprosić do spędzenia czasu na tej parceli, też nie ma Markusa, no bo on tu gdzieś jest z Ignacym nigdzie nie idziemy Ignacy nam już nie jest potrzebny, a tam jest Markus Flex, znalazłam w takim razie dajemy go do grupy taki, taki mały cheat i chodź tutaj do nas, usiądź razem Wtedy powinien do nas przyjść. Przez to, że go znamy, to jest troszeczkę z nim łatwiej. Ale to jest chyba pierwszy Sim, który ma żonę, z którym byśmy tak tutaj sobie flirtowali, więc wiecie. No, możemy schować jedzonko. Oj, proszę, i teraz tylko jeszcze nocniczek został. Bardzo dobrze, nie, nie oglądaj, choć podejdziesz tutaj. Markus Flex już umięśniony Markus tutaj do ciebie przyszedł. Pochwal go szczerze, bo tutaj trzeba z nim teraz troszeczkę wiecie. Normalne rzeczy robić, bo on jest niestety żonaty. Podzielmy się z nim wielkimi wieściami, że wiecie, niby nic, niby nic, trzeba do niego ostrożnie podejść. Z żonatymi to wiecie. Ostrożnie trzeba. On na pewno jest żonaty, co nie? Chociaż. Nie, zawsze mi się wydawało, że on ma żonę. Naprawdę. Tu nie, tu nie jest napisane. Oj, coś. Coś w pokoju obok spadło. Nie wiem, czy słyszeliście ten e, e, rumot na nagraniu? Jak? On marzony czy nie marzony? Nie. Ja myślałam, że on jest. On jest single. A, tylko że on dorosły jest. Dlatego nigdy nie flirtowałam, bo on dorosły jest. A nie młody dorosły. A, to spokojnie. Lekarz w sumie. Szkoda, że w sumie nie jesteś w. Nastroju odważnym. No ale co, pochwal wygląd! W sumie spróbujmy, już takie rzeczy wiecie miłosne. Nie musimy mieć z nim dużo paska, wiecie normalnego. I w sumie co? Młody nie masz nic do roboty oprócz siedzenia na nocniku, bo wszystko już masz. <laughs> Więc idź mi z oczu, siedząc na nocniku. A co? Dziecko często, jak się uczy korzystania z nocnika, to się go sadza nawet gdy mu się nie chce. Tak, żeby się po prostu nasiedział na tym nocniku i przyzwyczaił do niego. I teraz będzie tak młody robił. Wymień się numerami, wtedy będziesz w odważnym nastroju. To wtedy będzie można, że w pełnym siebie nastroju będzie można zrobić odważną gadkę na podryw. No. No, i niech sobie młody siedzi na nocniku. A co? Może coś tam wyduma. Przy okazji, odważna gadka na podryw. Proszę bardzo. Troszeczkę przyspieszymy wszystko, a jak tam. Drugi trymest za 6 godzin już. O, proszę. O, proszę, proszę. O, i Markus już jest wierciarski. No, proszę. No to co? W sumie poślijmy mu pocałunek jeszcze, może? W sumie, można by co jeszcze tutaj zrobić? Może. łaskoć bezlitośnie spróbujmy. I chciałabym w sumie już pierwszy pocałunek. O, właśnie. No. Było, były plusiki, były plusiki. Ty też jest we, jesteś we flirciarskim, oboje jesteście we flirciarskim nastroju. Proszę mi to wykorzystać, ja proszę pocałunek. A ty co? A ty będziesz się oglądał. Podglądał mamusię, będziesz, tak? Kształty badaj w międzyczasie. No, bo ci trzeba posprzątać nocniczek, zanim spróbujesz kolejny raz. No. Proszę bardzo, pocałunek był. Teraz, może jeszcze zwykły pocałunek. Prosić go oczywiście o bycie chłopakiem nie będziemy. Proszę bardzo, pocałuj. Już widziałam, że jest barabara nawet dostępne. No proszę, no to co? No to takie barabara na sprawdzenie, czy nie jesteś kosmitą czasami. Nigdy nie wiadomo. Taki sim z gry, który mieszka w Windenburgu, również zawsze może być kosmitą. To się czasami randomowo zdarza, że niektóre simy są kosmitami. Więc, jak najbardziej, trzeba przetestować. No i przy okazji zabawę sobie poprawić, jak zwykle. I kolejny tatuś do kompletu już jest. Mogłabym mu w sumie fotkę cyknąć, a więc za chwilę go też poprosimy o ubranie się w normalne stroje, też fotkę mu cyknę. Żebym już też miała do drzewa genologicznego, bo wszystkich ojców też tam w drzewie mam. Obudź się, halo, Markus. Nie śpimy u mnie, jest 12 rano, no proszę cię. Proszę cię, nie śpimy o takiej godzinie. I, i, i poproszę o pokazanie stroju codziennym. Proszę bardzo, pokaż mi swój codzienny strój, Markus. nie wiem, może podejść. A, nie jesteś z nim w grupie. Halo, miałaś być z nim w grupie. Działania dodaj do grupy i podejdź tutaj razem. Proszę bardzo. Niech mi on wyjdzie z domu, żebym mogła mu ładne zdjętko zrobić. A jak usunę tobie, to on też przestanie nie iść. Nie, on będzie szedł dalej. I bardzo dobrze. A młody co? A młody na nocnik oczywiście. <grywia> A mama y, postara się mu pomóc na tym nocniku. Więc Markus Flex idzie idzie do zdjątka, do miejsca. O, właśnie, za chwilę też. Aj. Trzeba, e, czekaj, braciszkiem trzeba się zająć. Oczywiście usunę mu znacznik z nad głowy. Proszę bardzo, rozwiąż grupę. No i co? Podnosimy ścianki. Idziemy na. E, czekajcie. Idziemy bliżej. Idziemy na tak. Ale może byś obrócił głowę. O, właśnie, jakoś w moją stronę, właśnie, żeby ci jakieś ładne zdjęcie wyszło. Jakieś ładną minę zrobił, Markus. Widzę, że takie przymrużone oczy muszą być. W takim razie niech tak będzie. Proszę bardzo, mamy zdjęcie. Dziękuję, Markus, <grytanie> za zapozowanie. Proszę bardzo, zdjęcie jest. E, dobrze, proszę bardzo. Tomasz, już Tobie zmieniamy, już nie martw się, zmieniamy Tobie pieluszkę, a później młodego pójdziesz uczyć skorzystania z nocnika. Jak tam to? Jakoś normalno, okej, okay, bo się boję, bo to się z czasami, wiecie, z czasem się zepsuje i będzie to trzeba po prostu wyrzucić, bo będzie tutaj zrobiło złą atmosferę, więc tutaj też właśnie na to patrzę. Młody korzysta, już! Ej, siu. Jeszcze! Jeszcze siedź na nocniku. A no, musia Tobie pomoże, nie martw się. A no, musia Cię pouczy korzystania z nocnika. No, ale zdziwiony, jakbyś dziecka nigdy nagiego nie widział. No, Markus, no widać, że bezdzietny jesteś chyba. Jak dziecka wstydzisz, małego, na nocniku? A tam, nie ma się czego wstydzić, A musia może posprzątać. A Ty, co smutny jesteś, to obejmij Miśka. Obejmij Miśka, będzie dobrze. O, już nawet posprzątałaś wazonik. Ja tu mówię, że trzeba będzie posprzątać, a ty już posprzątałaś. No proszę, proszę. Dobra, w sumie mogłabyś podać obiad. Może to z serem, bo w sumie mamy tylko jeszcze kilka, wiecie, porcji. Nie oglądaj mamusie. O, Markus cię objął. Może Markus pójdzie do dziecka. A ty korzystaj z nocnika. Halo. No, korzystamy z nocniczka. Markus, on chce butelkę. Butelkę chce. Ja wiem, że on nie był karmiony ostatnio. On chce butelkę. Nakarmisz go? Nakarmisz. A widzicie, sprawdzi się w roli ojca. <laughs> Ciekawa jestem, czy przyjdzie też do swojego dziecka, jak w końcu będzie z nami w ciąży, czy nie. Czy nie, bo do tej pory Travis przyszedł do Kacperka. Zobaczymy, czy. Czy, 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 czy. czy. Ignaś, o właśnie, nasz sąsiad, przyjdzie do Tomaszka, czy nie. Krystyna nam, nasz tutaj coś informuje, że są jakieś wyjścia. Dziękujemy Krystyną. Dziękujemy. No i co? I będzie trzeci poziom korzystania z nocniczka dla małego Kacperka? Tam, tam tam. Czy trzeba będzie cię posadzić jeszcze raz? Kacperek ma trzeci poziom. Brawo, brawo. I co, i można w tym momencie, by Tobie robić urodzinki. <laughs> Chodź, poglądasz sobie telewizję z Markusem. Chodź. Ale myślę, że urodzinki to my raczej zrobimy w następnym odcinku. Też można by mu zrobić już w tym, chociaż nie mam dla niego cechy. Musiałabym teraz pauzować nagranie i w ogóle. To nie, to myślę, że zrobimy to, to w następnym odcinku spokojnie. Więc ze spokojem nie będziemy się spieszyć przy okazji właśnie jak będzie miał Tomasz mieć urodzinki, jak będziemy w końcu mieli powiadomienie, bo jeszcze nie było, to zrobimy właśnie im razem i może jakieś przyjęcie urodzinowe im razem zrobimy, żeby nie było. No, a teraz może usiądziemy razem i porozmawiamy sobie, poglądamy telewizję. Może zmienisz na kanał dziecięcy, żeby nie było, że, że mały Kacperek ogląda nie wiadomo co. Niech oglądają programy dziecięce. No, i bardzo dobrze się dogadują z Markusem razem. No i co, i może troszeczkę taki krótszy odcinek, ale właśnie myślę, że będziemy w następnym odcinku uskuteczniać właśnie przyjęcia urodzinowe. Więc ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Oczywiście pamiętajcie, że dzisiaj, tak naprawdę w dniu publikacji tego odcinka, wracam do Polski, a więc spokojnie, właśnie będę mogła na Wasze komentarze również odpowiedzieć. W miarę w szybkim tempie, bo już jutro powinnam się za nie zabrać, za odpowiadanie kom na komentarze, więc Och, w końcu będę mogła je przeczytać, i w następnym odcinku do wszystkich komentarzy się, mówię o następnym odcinku 100 dzieci, więc tym sobotnim do wszystkich ważnych komentarzy tutaj się odniosę, więc mam nadzieję, że Wam się podobało i do usłyszenia, do zobaczenia. Susu!